Rzecz o biznesie, wita Państwa Marcin Piasecki, a w naszym studio gość, pan Wojciech Kostrzewa, prezes Bilon Group. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, zaraz porozmawiamy o pana obecnej firmie, ale troszeczkę wróćmy do przeszłości. Lata 1998-2004 był pan prezesem Brebanku, który później stał się M-Bankiem, a teraz M-Bank, jak to deklaruje większościowy, większościowy udziałowiec tejże firmy, no, może być na sprzedaż. Jak by Pan skomentował tę sytuację? Trochę szkoda, że się zamyka pewien rozdział. Rozdział obecności bardzo stabilnego akcjonariusza. Czyli Commerzbanku, Czyli Commerc banku, Akcjonariusz, który spędził z ówczesnym Brebankiem, a dzisiejszym M-Bankiem. Niemal 20 lat. Z drugiej strony, to jest dla mnie taki przykład, że nic nie jest dane na zawsze. Tak jak kiedyś na rynek hiszpański był opanowany przez brytyjskie i niemieckie banki, a dzisiaj dwa z kolosów europejskich to są Santander i BBVA, a po ich konkurentach na hiszpańskim rynku w zasadzie nie ma śladu. Tak samo jesteśmy świadkami takiej przemiany w Polsce. To bardzo dobrze świadczy również o sile kapitalizmu, sile gospodarki rynkowej, i że czasami podejmowane są decyzje, które no są trochę zaskakujące. Ja użyłem w jednej z wypowiedzi takiego porównania: że gdyby ktoś mi 20 lat temu powiedział, że w Polsce, największej gospodarce graniczącej z Niemcami, nie będzie po 20 latach czy 25 żadnego banku niemieckiego, to bym powiedział, że to można sobie włożyć między bajki, a tak e, praktycznie się stanie. Skala działalności została znacznie ograniczona. E, no tak, no, Deutsche Banku praktycznie tak. nie ma, wszystkie Landesbanki się wycofały i tak naprawdę Commerzbank został jako jedyny na placu boju. Zobaczymy, co się stanie, dlatego że od zapowiedzi gotowości sprzedaży do samej sprzedaży Minie zapewnie trochę czasu i ciekaw jestem też, kto będzie nabywający. No właśnie, bo tutaj są rozważane, jakby tak generalnie dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz no to jest, któryś z graczy, dużych graczy zagranicznych zainteresuje się właśnie M-Bankiem. Z drugiej strony, zresztą my też w Rzeczpospolitej opisywaliśmy różne scenariusze, tam padała chociażby nazwa banku ING. Z drugiej strony jest mowa o tym, żeby włączyć M-Bank w proces, może nie specjalnie lubię to słowo, ale ono funkcjonuje, czyli repolonizacji i żeby podmioty polskie zainteresowały się właśnie M-Bankiem. Podmioty związane ze skarbem państwa. Która ścieżka wydaje się panu bardziej prawdopodobna i bardziej korzystna dla m znaczy, Dodałbym jeszcze jeden scenariusz, wielki nieobecny, dlatego że. M-Bank będzie sprzedawany bez portfela frankowego. To mhm. oznacza, że bank systemowo ważny, który jest na czwartym miejscu na polskim rynku, będzie szalenie atrakcyjnym kąskiem. Nie potrafię powiedzieć dzisiaj, dla kogo to mógłby być, mogłaby być atrakcyjna inwestycja, ale na pewno takich szans nie ma często na rynku. Zdarza się, zdarzają się raz na 10 lat. Ja myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie dla M-Banku. Wiem od wielu koleżanek i kolegów z Londynu, że jest sporo przymiarek do tego, kto mógłby być zainteresowany, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o rynek polski, to na pewno jest kilka międzynarodowych banków, które chciałyby urosnąć i wejść do pierwszej trójki. I to dla każdego z nich, czy to byłby ING, czy BNP Paribas, czy nawet Credit Agricole, to byłaby też unikalna szansa, aby wskoczyć na podium. Czy państwowe podmioty powinny tutaj reagować? Powiem wymieniająco. Tak długo, jak byłaby to decyzja, która byłaby dyktowana kalkulacją ekonomiczną, trudno zabronić, aby ktoś, aby firma, która, w której skarb państwa, Posiada 30%, była aktywna. Ale jeżeli to się przerodzi w dyktat polityczny, no to moje, moje zdanie jest zupełnie jest jednoznaczne: absolutnie nie. A jakby Pan ocenił w ogóle kondycję sektora bankowego w tej chwili w Polsce? No, sektor wpadł w pewne obawy dotyczące na przykład kwestii rozwiązania, rozwiązania kwestii frankowych. Jest to ryzyko, które wisi nad sektorem od dobrych kilku lat. Wszyscy są świadomi tego ryzyka. Myślę, że wbrew pierwszym reakcjom wyrok Trybunału Sprawiedliwości niewiele zmienił, dlatego że on jest związany z jedną konkretną sprawą. Będziemy mieli szereg decyzji kolejnych sądów, które, mam nadzieję, dla sektora, ale na koniec też dla nas, jako dla podatników, będą unikały podejmowania absurdalnych decyzji pod tytułem, że kredyt zamienia się w złotowy, ale będzie miał oprocentowanie franka, no bo przepraszam bardzo, ale to ekonomicznie nie ma żadnego sensu. I tak naprawdę poza tym ryzykiem widzę tylko jedno, naturalne ryzyko, które jest cechą charakterystyczną każdego sektora bankowego, to jest wpływ spowolnienia gospodarczego, które nadchodzi, które miejmy nadzieję nie będzie Zamieniało się w recesję, tylko będzie rzeczywiście z spowolnieniem gospodarczym, no, ale wiadomo, po tylu latach boomu na rynku, na rynku bankowym to będzie dodatkowe obciążenie. Tym bardziej, że sektor bankowy ma jeszcze do czynienia z podatkiem bankowym, który też zmniejsza możliwości prowadzenia akcji kredytowej, a to, się, to oznacza, że Wtedy, kiedy będzie tak naprawdę potrzebna akcja kredytowa, czyli w momencie spowolnienia, naturalnych możliwości ze strony sektora będzie mniej. Panie prezesie, to teraz porozmawiajmy o pana obecnym zajęciu. Firma Bilon Group jest pan prezesem. Co robi Bilon Group? Bilon Group jest polsko-brytyjskim fintechiem, a więc firmą, która istnieje od niedawna i opracowuje różne rozwiązania dla branży finansowej. Jesteśmy. Firmą, która opracowała swoją własną architekturę blockchainową, czyli architektura rozproszonego rejestru. Nie mamy nic wspólnego z kryptowalutami. Jesteśmy podmiotem regulowanym. Posiadamy licencję pieniądza elektronicznego z Wielkiej Brytanii. Otrzymaliśmy ją z Financial Conduct Authority i z KNF-u z wiosny tego roku. Także możemy działać jako emitent pieniądza elektronicznego w całej Europie, łącznie, czyli jesteśmy zahedżowani w kontekście Brexitu, a oprócz tego mamy również technologię, która umożliwia zarządzanie, skuteczne zarządzanie wrażliwymi dokumentami. Działamy przede wszystkim na rynku. B2B2C, czyli my dostarczamy rozwiązania albo pod własną własnym logo, albo jako tak zwany white label, czyli akceptujemy logo klienta do firm, które albo pracują dla innych firm, albo obsługują klientów, klientów detalicznych. Ale tutaj mówimy o branży finansowej, czy nie tylko? Tutaj mówimy i o branży, o branży finansowej, jeśli chodzi o pieniądze elektroniczne, to oczywiste. Jeśli chodzi o Zarządzanie wrażliwymi dokumentami zaczynamy od branży finansowej. To jest taki duży projekt, który realizujemy wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej. Ale możliwości, możliwości ekspansji tego produktu czy tej technologii związanej z zarządzaniem dokumentami są praktycznie nieograniczone. Dlatego że możemy sobie wyobrazić wdrożenie tych technologii, na przykład w. W firmach farmaceutycznych, w firmach związanych ze służbą zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, wszystko, co związane jest z certyfikatami, co wymaga stworzenia mechanizmu, który umożliwi prześledzenie każdego etapu powstawania danego produktu. No, można sobie wyobrazić żywność ekologiczną. Myślę, że każdy z nas chciałby tak naprawdę wiedzieć, czy to jabłko ekologiczne, które kupuje rzeczywiście, rzeczywiście pochodzi, pochodzi z tej ekologicznej jabłonki, czy też niekoniecznie. Na dzisiaj możliwości certyfikacji są ograniczone, natomiast nasza technologia umo umożliwia prześledzenie tego krok po kroku. Zresztą na całym świecie w tej chwili obserwujemy wyścig różnych rozwiązań, które miałyby pomóc opanować... W sposób skuteczny, na przykład problemy związane z finansowaniem handlu zagranicznego, dlatego że to jest wbrew pozorom bardzo skomplikowany proces związany z mnóstwem, z mnóstwem dokumentów, z płatnościami, z tym, co nazywamy identity, czyli tożsamość cyfrowa. Jeżeli ci, którzy, którym się uda to wszystko połączyć i zapisać w sposób niebudzący wątpliwości i uniemożliwiający skakowanie, Ci będą należeli do e, zwycięzców, i my mamy nadzieję, że też będziemy do nich należeli, dlatego że korzystamy z zasobów, z tradycji wielkiej polskiej szkoły kryptograficznej, sięgającej jeszcze e, e, lwowskich matematyków przed II wojną światową, a dzisiaj e, mamy zasoby, dlatego że Polska jest jednym z niewielu krajów na, w Europie, która na niektórych uczelniach e, uczy również kryptografii więc e, to jest to. Co możemy wyeksportować na świat, i możemy wyeksportować nie w formie kapitału ludzkiego, ale w formie produktu, który jest kreowany w naszym polsko-brytyjskim fintechu. Panie prezesie, a wspomniał pan o pieniądzu elektronicznym. Proszę wyjaśnić na naszym widzom, cóż to takiego jest. To jest, można sobie wyobrazić to w ten sposób, że Nasza, nasze złote czy euro, czy funty, które posiadamy na, w koncie bankowym, są zamienione na algorytm oparty na szyfrowaniu blockchainowym i możemy te pieniądze nosić ze sobą w, na przykład na, w, smart, w smartfonie. Ktoś się spyta, no dobrze, ale to żadna różnica, bo dzisiaj mam Apple Pay, mam no inne rozwiązania. I odpowiedź jest taka, oczywiście, że teoretycznie istnieją inne substytuty, ale żeby korzystać z innych form płatności, mamy dwóch, trzech, czterech pośredników. Jesteśmy wszyscy na tyle świadomi, żeby pomyśleć, że każdy z tych pośredników też musi zarobić. Więc to nasze rozwiązanie umożliwia szalenie niskokosztowe stworzenie możliwości. Do dokonywania płatności. Gdzie ono ma zastosowanie? W bardzo dużym stopniu przy mikropłatnościach, a więc przy płatnościach, które mają, wynoszą nie wiem, 20, 30, 40 zł, które można stosować jako natychmiastowe formy gratyfikacji, na przykład w życiu korporacyjnym, ale można sobie wyobrazić też używanie takiej metody przez graczy wideo, którzy kupują sobie nową halabardę, nowy. Hełm czy now, nową jakąś, nowy jakiś dodatek do swojej gry, gdzie muszą zapłacić 295. Znowu to jest kwestia stworzenia odpowiedniego ekosystemu, ale to jest absolutnie kwestia przyszłości. Zresztą widzimy duże zainteresowanie też ze strony wielkich firm softwareowych, które już dzisiaj myślą o rozwiązaniach banku przyszłości, i bank przyszłości będzie w znacznej części, nie mówię, że w 100%, ale w znacznej części wykorzystywał technologie blockchainowe właśnie ze względu na to, że są bezpieczne, a z drugiej strony są bardzo wydajne kosztowo. Panie prezesie, na jakim etapie rozwoju jest Bilon Group? Czy to jest startup, czy coś więcej niż startup, <trym> czy, to, czy to już jest po prostu fintech pełną gębą, od, który odszedł od <trym> Jesteśmy do tak trochę pomiędzy, dlatego że niedługo w grudniu tego roku będziemy obchodzili nasze czwarte urodziny w dzisiejszej formie. Oczywiście, że... Bilon ma jakąś historię przed zarejestrowaniem Bilon Group w Londynie, ale powiedzmy, że my oficjalnie liczymy na naszą egzystencję od czterech lat. Jesteśmy, można powiedzieć, scale upem, bo już tak troszeczkę ze startupowych pieleszy żeśmy wyszli, ale jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli być. Mamy pierwsze przychody od klientów, co jest zawsze bardzo, bardzo ważne. Mamy zdolność generowania... Przychodów z różnych grantów. To też jest ważne, dlatego że w warunkach europejskich, czyli na kontynencie, na którym rynek venture capitals jest niedorozwinięty, granty, przede wszystkim granty z funduszy europejskich, są bardzo ważnym subs substytutem, są bardzo ważnym uzupełnieniem przychodów od klientów, przychodów, które, czy pieniędzy, które możemy uzyskać od Inwestorów i wreszcie granty. W tym roku, w maju, otrzymaliśmy bardzo ważny grant w wysokości 2 milionów euro, prawie 2 milionów euro z takiego programu Horizon 2020 europejskiego. Latem otrzymaliśmy dwa granty z polskich źródeł na ekspansję zagraniczną. No i staramy się, składamy regularnie wnioski o kolejne, bo myślimy, że to jest też metoda, aby wykreować autentycznie mocnego technologicznego gracza, który będzie się liczył w Europie, a może z czasem też na świecie. A proszę mi powiedzieć, kto opracowuje rozwiązania, o których Pan wspomniał? Jak rozumiem, Wasz zespół? Tak? Nasz zespół, mamy około 50 informatyków, matematyków, kryptografów. Ten zespół jest prowadzony przez Andrzeja Horoszczaka, założyciela Bilona, który do grudnia zeszłego roku był również prezesem i który przekonał mnie w, po długiej pracy, żebym zrezygnował z myślenia o, o ograniczeniu się do rad nadzorczych, żebym wrócił do funkcji wykonawczych. Andrzej zajął się z powrotem tym, co lubi najbardziej i co potrafi najlepiej z nas, czyli technologią. On jest też autorem, w dużej części autorem. Tej naszej unikalnej architektury blockchainowej. Także to jest, to jest nasz, nasze osiągnięcie, nasze opracowanie i chcemy na tej bazie dalej ekspandować. No i oczywiście cieszymy się za każdym razem, gdy jesteśmy też doceniani, bo jesień czy późne lato jesień tego roku zaczęły się wspaniałe dwa duże wydarzenia dla Bilona. Po pierwsze, zostaliśmy docenieni przez program Incredibles Sebastiana Kulczyka, mhm. który zaprosił nas jako kolejną firmę do programu tej jesieni, w którym między innymi będziemy mieli okazję na początku listopada spędzić dwa dni w Londynie w Google Campus i będziemy mieli prezentację też dla potencjalnych inwestorów i potencjalnych klientów. Następnie zespół z Andrzejem, Poleci pod koniec listopada na taką wielką konferencję i festiwal do Helsinek, na slash, gdzie wszyscy znawcy technologii się spotykają. A niedalej jak w zeszłym tygodniu znaleźliśmy się wśród zwycięzców programu, co się nazywa Elevator Lab by Raiffeisen, czyli organizowany przez Bank Raiffeisen z Wiednia. Sześć firm, które spośród 280 zostały wybrane. W marcu przyszłego roku będziemy prezentować gotowe rozwiązanie, które, jeżeli zostanie zaakceptowane, posłuży do wdrażania elektronicznego euro w Austrii wspólnie z kolegami z Raiffeisen. Także dwa bardzo ważne wydarzenia pokazujące, że jednak nasze rozwiązania są ciekawe, wzbudzają zainteresowanie. No i miejmy nadzieję, że. Tylko przyspieszą naszą komercjalizację. A pan, czy pan się odnalazł z powrotem na stanowisku prezesa? Odnalazłem się, muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inne przeżycie. Myślę, że dramatycznie zawyżyłem średnią wieku w naszym zespole, ale to jest też takie bardzo odmładzające. Dla mnie podróż przez świat technologii, co powoduje, że się bardzo dużo uczę i traktuję też tą pracę jako czy to tą funkcję, to zadanie jako swoiste wyzwanie na siódmą dekadę mojego życia, którą w przyszłym roku rozpocznę. Więc bardzo, bardzo inspirujące. A jednocześnie muszę powiedzieć, pracuję też sam dla siebie, dlatego że jestem znacznym akcjonariuszem Bilona i mam nadzieję, że to będzie dobra inwestycja i wspólnie ze wszystkimi, którzy do tej pory. W Bilona uwierzyli bądź tymi, którzy uwierzą, będziemy odnosili sukcesy nie tylko na polu komunikacji i PR-u, ale również na polu wyników ekonomicznych. Zresztą jedziemy teraz całą grupą do Lizbony na początku listopada, też na takie bardzo ważne, ważną konferencję Web Summit, gdzie mamy mnóstwo spotkań zaaranżowanych już. Z potencjalnymi inwestorami, a następnie w połowie listopada Singapore FinTech Festival największa tego typu impreza w Azji, gdzie w zeszłym roku zdobyliśmy byliśmy zwycięzcą konkursu dla startupów konkursu sponsorowanego przez MAS, czyli Monetary Authority of Singapore, odpowiednik Banku Centralnego, bardzo prezydiżowa. Prestiżowe wyróżnienie. No i teraz chcemy budować właśnie dalej, rozbudowywać naszą obecność. Znowu się pokazać w Azji Południowo-Wschodniej, też mamy zaanżowane już spotkania i z inwestorami i z potencjalnymi klientami będziemy wystawiać. I tutaj muszę powiedzieć, że doskonała współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Karmin. To znakomicie, no czyli cóż, dużo nagród i oby jak najwięcej klientów. Tego sobie życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Wojciech Koszczewa, prezes Bilong Group.